rodziców przy Zespole Szkolnym Gimnazjalnym nr 1. Witam grona pedagogiczne rodziców, no i młodzież, która dość licznie nam tutaj zawitała z klas gimnazjalnych. Zapraszamy na fascynację twórczością Jana Pawła II w reżyserii pani Danuty Zawadzkiej pod tytułem Tryptyk rzymski. Panie dyrektorze, może trudno mówić tutaj o reżyserii, jeżeli jest to tryptyk rzymski Jana Pawła II, który chcemy Państwu przedstawić. Myślę, że ta reżyseria to raczej pochodzi z góry. Postaramy się Państwu pokazać, jak umiemy wyrecytować to, co głębokie w swojej treści i myślę, że piękne. Przed Państwem Szkolny Teatr Źródełko, nauczyciele, rodzice i my wszyscy, cała społeczność dla siebie. Chcieliśmy Państwa tak ustawić, abyśmy byli jedną wielką rodziną i jedną wielką całością. Jeżeli nam się to uda, to będziemy, myślę, że wszyscy zadowoleni. Panie dyrektorze, możemy więc zaczynać przed Państwem tryptyk rzymski Karola Wojtyły, w zasadzie Jana Pawła II, bo jest to jedyne dzieło poetyckie papieża. Nie Karola Wojtyły w zasadzie, ale właśnie Jana Pawła II. Zapraszamy serdecznie. Albo cygał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadł wszelką wiedzę. I wiarę miał tak wielką, iż bym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości. Nie szuka poklasku. Nie unosi się pychą. Nie dopuszcza się bez wstydu. Nie szuka swego. Nie podnosi się złego. Nie cieszy się z niesprawiedliwości. Nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkie uwierzy. We wszystkie pokłada nadzieję. Wszystko przytrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, nie jest jak proroctwa, które się skończy. Choć zniknie dar języków i wiedzy już nie stanie. Po części bowiem tylko poznajemy i po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Kiedy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno. Wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części. Wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. Kapłaństwo się zaczęło. Marszałek Życia Mickiewicza,
Tam jest Zatorska, tak. Tam jest dawny zbożny rynek. Tam za nami jest skała. A tutaj była księgarnia Koltyna. Jest jeszcze? Nie. Tam z nią mieszkał Jurek Krugier. Tam była cukiernia. Po maturze chodziliśmy na gerówki. Jan Paweł II, Tryptyk Rzymski, rozdział pierwszy, Zdumienie. Zatoka Lasy wstępuje w rytmie górskich potoków. Ten rytm objawia mi Ciebie, przedwieczne słowo. Jakże przedziwne jest Twoje milczenie we wszystkim, czym zewsząd przemawia stworzony świat. Co razem z Zatoką Lasu wstępuje w dół z każdym zboczem. To wszystko, co z sobą unosi, srebrzysta kaskada potoku, który spada z góry rytmicznie niesiony przez swą własną prądą. Niesiony dokąd? Co mi mówisz, górski strumieniu? W którym miejscu ze mną się spotykasz? Ze mną, który także przemiję, podobnie jak ty. Czy podobnie jak ty? Pozwól mi się tutaj zatrzymać. Pozwól mi się zatrzymać na progu. Oto jedno z tych najprostszych zdumień. Potok się nie zdumiewa, gdy spada w dół i lasy milcząco zstępują w rytmie potoku. Lecz zdumiewa się człowiek. Próg, który świat w nim przekracza, jest progiem zdumienia. Kiedyś temu właśnie zdumieniu nadano imię Adam. Był samotny z tym swoim zdumieniem. Pośród istot, które się nie zdumiewały, wystarczyło im istnieć i przemijać. Człowiek przemijał wraz z nim na fali zdumień. Zdumiewając się, wciąż się wyłaniał z tej fali, która go unosiła, jakby mówiąc wszystkiemu wokoło: zatrzymaj się, masz we mnie przystań. We mnie jest miejsce spotkania z przedwiecznym słowem. Zatrzymaj się! To przemijanie ma sens. Ma sens. Ma sens. Ma sens. Rozdział drugi.
Rozdział drugi, źródło. Zatoka Lasu wstępuje w rytmie górskich potoków. Jeśli chcesz znaleźć źródło, musisz iść do góry, pod prąd. Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj. Wiesz, że ono musi gdzieś tu być. Gdzie jesteś, źródło? Gdzie jesteś, źródło? Cisza. Strumieniu, leśny strumieniu, odsłoń mi tajemnicę swego początku. Cisza. Dlaczego milczysz? Jakże starannie ukryłeś tajemnicę twego początku. Pozwól mi wargi umoczyć w źródlanej wodzie. Odczuć świeżość, ożywczą świeżość. Rozdział drugi. Medytacje nad Księgą Rodzaju na progu Kaplicy Sykstyńskiej. Pierwszy widzący. W nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Mówił Paweł na ateńskim Areopagu. Kim jest on? Jest jak gdyby niewysławiona przestrzeń, która wszystko ogarnia. On jest Stwórcą. Ogarnia wszystko, powołując do istnienia z nicości. Nie tylko na początku, ale wciąż. Wszystko trwa, stając się nieustannie. Na początku było Słowo i wszystko przez nie się stało. Tajemnica początku rodzi się wraz ze Słowem. Wyłania się ze Słowa. Słowo. Odwieczne widzenie i odwieczne wypowiedzenie. Ten, który stwarzał, widział. Widział, że było dobre. Widział widzeniem różnym od naszego. On, pierwszy widzący, widział, odnajdywał we wszystkim jakiś ślad swej istoty, swej pełni. Widział. Omnia nuda et aperta. Sunt ante oculis eius. Nagie i przejrzyste. Prawdziwe, dobre i piękne. Widział widzeniem, jakże innym niż nasze. Odwieczne widzenie i odwieczne wypowiedzenie. Na początku było Słowo i wszystko przez nie się stało. Wszystko, w czym żyjemy, poruszamy się, jesteśmy. Słowo, dziwne Słowo. Słowo przedwieczne, jak gdyby próg niewidzialny wszystkiego, co zaistniało. Istnieje i istnieć będzie. Jakby Słowo było progiem. Próg Słowa, w którym wszystko było na sposób niewidzialny, odwieczny i boski. Za tym progiem zaczynają się dzieje. Stoję przy wejściu do Sykstyny. Może to wszystko łatwiej było wypowiedzieć językiem Księgi Rodzaju, ale Księga czeka na obraz. I słusznie, czekała na swego Michała Anioła. Przecież ten, który stwarzał, widział. Widział, że było dobre. Widział, a więc Księga czekała na owoc widzenia. O ty, człowieku, który także widzisz, przyjdź! Przyzywam was wszystkich widzących wszechczasów. Przyzywam ciebie, Michale Aniele. Jest w Watykanie kaplica, która czeka na owoc twego widzenia. Widzenie czekało na obraz, odkąd Słowo stało się ciałem. Widzenie wciąż czeka. Stajemy na progu księgi. Jest to Księga Rodzaju, Genezis. Tu, w tej kaplicy, wypisał ją Michał Anioł. Nie słowem, ale bogactwem spiętrzonych kolorów. Wchodzimy, żeby odczytywać. Od zdziwienia idąc ku zdziwieniu. Tak więc to tu. Patrzymy i rozpoznajemy początek, który wyłonił się z niebytu. Posłuszny stwórczemu słowu. Tutaj przemawia z tych ścian. A chyba potężniej jeszcze przemawia kres. Tak, potężniej jeszcze przemawia sąd. Sąd, ostateczny sąd. Oto droga, którą wszyscy przechodzimy. Każdy z nas. Obraz i podobieństwo. Uczynił Bóg człowieka na swój obraz i podobieństwo. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich.
I widział Bóg, że było bardzo dobre. Oboje zaś byli nadzy i nie doznawali wstydu. Czy to możliwe? Współczesnych o to nie pytaj, lecz pytaj Michała Anioła. A może także współczesnych? Pytaj Sykstyny, jak wiele tu powiedziane na tych ścianach. Początek jest niewidzialny. To wszystko na to wskazuje. Cała ta bujna widzialność, jaką ludzki geniusz wyzwolił. I kres także jest niewidzialny. Choć tu spada na twój wzrok wędrowcze. Wizja ostatecznego sądu. Jak uczynić widzialny? Jak przeniknąć poza granicę dobra i zła? Początek i kres niewidzialny przenikają do nas. Z tych ścian. On, nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Czy on jest tylko przestrzenią bytowania bytujących? Jest stwórcą. Ogarnia wszystko, stwarzając i podtrzymując w istnieniu. Sprawia podobieństwo. Gdy Paweł apostoł przemawia na Areopagu, wyraża się w jego słowach cała tradycja przymierza. Dzień każdy kończył się tam słowami. I widział Bóg, że było dobre. Widział, odnajdywał ślad swojej istoty. Znajdował swój odblask we wszystkim, co widzialne. Przedwieczne słowo jest jak gdyby progiem, za którym żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Człowiek, dlaczego o tym właśnie jedynym dniu powiedziano? Widział Bóg, że wszystko, co uczynił, było bardzo dobre. Czy temu nie przeczą dzieje? Choćby nasz wiek XX i nie tylko XX, a jednak żaden wiek nie może przesłonić prawdy o obrazie i podobieństwie. Michał Anioł, z tą prawdą kiedyś zamknął się w Watykanie, aby wyjść stamtąd, pozostawiając kaplicę Sykstyńską. Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Chociaż oboje byli nadzy, nie doznawali wobec siebie wstydu. Widział Stwórca, że było bardzo dobre. Czyż nie on właśnie widzi wszystko w całej prawdzie? Omnia nuda et aperta, ante oculis eius. Oni także u progu dzieju widzą siebie w całej prawdzie. Byli oboje nadzy. Oni także stali się uczestnikami tego widzenia, który przeniósł na nich Stwórca. Czyż nie chcą nimi pozostać? Czyż nie chcą odzyskiwać tego widzenia na nowo? Czyż nie chcą dla siebie być prawdziwi i przejrzyści, jak są dla Niego? Jeśli jest tak, śpiewają hymn dziękczynny, jakieś magnifikat ludzkiej głębi. I wtedy jakże głęboko czują, że właśnie w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Właśnie w Nim. To On pozwala im uczestniczyć w tym pięknie, jakie w nich tchnął. To On otwiera im oczy. Kiedyś Michał Anioł, wychodząc z Watykanu, pozostawił polichromię, której kluczem jest obraz i podobieństwo. Wedle tego klucza niewidzialne wyraża się w widzialne. Prasakrament. Kimże jest On, niewypowiedziany, samoistne istnienie, jedyny Stwórca wszystkiego. Zarazem komunia osób. W tej komunii wzajemne obdarowywanie pełnią prawdy. Dobra i piękna. Nade wszystko jednak niewypowiedziany. A przecież powiedział nam o sobie. Powiedział także, stwarzając człowieka, na swój obraz i podobieństwo. W polichromii sykstyńskiej Stwórca ma ludzką postać. Jest wszechmocnym starcem, człowiekiem podobnym do stwarzanego Adama. A oni, mężczyzną i niewiastą, stworzył ich. Został im przez Boga zadany dar. Wzięli w siebie nadludzką miarę to wzajemne obdarowanie, które jest w nim. Oboje nadzy nie odczuwali wstydu, jak długo trwał dar. Wstyd przyjdzie wraz z grzechem, a teraz trwa uniesienie. Żyją świadomi daru, choć może nawet nie umieją tego nazwać, ale tym żyją. Są czyści,
casta placent superis pura cum vecte venite, et monibus puris sumite fontis aquam. Słowa te czytałem codziennie przez 8 lat, wchodząc w bramę Wadowickiego gimnazjum. Sakrament samo bycie widzialnym znakiem odwiecznej miłości. Kiedy będą się wstawać jednym ciałem, przedziwne zjednoczenie, za jego horyzontem odsłania się ojcostwo i macierzyństwo. Sięgają wówczas do źródeł życia, które są w nich. Sięgają do początku. Adam poznał swoją żonę, a ona poczęła i porodziła. Wiedzą, że przeszli próg największej odpowiedzialności. Spełnienie apokalipsis. Kres jest tak niewidzialny, jak początek. Wszechświat wyłonił się ze słowa i do słowa też powraca. W samym centrum Sykstyny artysta ten niewidzialny kres wyraził. W widzialnym dramacie sądu. I ten niewidzialny kres stał się widzialny, jakby szczyt przejrzystości. Omnia nuda et aperta, ante oculis eius. Słowa zapisane u Mateusza, tutaj zamienione w malarską wizję. Pójdźcie błogosławieni, idźcie przeklęci. I tak przechodzą pokolenia. Nadzy przychodzą na świat. Nadzy wracają do ziemi, z której zostali wzięci. Z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. To, co było kształtne, bezkształtne. To, co było żywe, oto teraz martwe. To, co było piękne, oto teraz brzydota spustoszenia. A przecież nie cały umiera. To, co we mnie niezniszczalne, trwa. W kaplicy Sykstyńskiej artysta umieścił stoł. W tym wnętrzu sąd dominuje nad wszystkim. Oto kres niewidzialny stał się tutaj przejmująco widzialny. Kres i zarazem szczyt przejrzystości. Taka jest droga pokoleń. Non omnis moria. To, co we mnie niezniszczalne, teraz staje twarzą w twarz z tym, który jest. Tak, zaludniła się ściana centralna Sykstyńskiej polichromii. Pamiętasz, Adamie? On na początku ciebie pytał, gdzie jesteś, a ty odrzekłeś... Ukryłem się przed tobą, bo jestem nagi. Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Niewiasta, którą mi dałeś, podała mi owoc. Ci wszyscy, którzy zaludniają ścianę centralną Sykstyńskiej polichromii, niosą w sobie dziedzictwo twojej wówczas odpowiedzi, tego pytania i tej odpowiedzi. Taki jest kres waszej drogi. Posłowie, i tu właśnie, u stóp tej przedziwnej Sykstyńskiej polichromii, zbierają się kardynałowie, wspólnota, odpowiedzialna za dziedzictwo kluczy królestwa, przychodzi właśnie tu. I Michał Arion znów ogarnia ich widzenie. W nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Kim jest on oto dłoń, stwarzająca wszechmogącego starca, skierowana w stronę Adamu? Na początku Bóg stworzył. On wszystko widzący. Sykstyńska polichromia przemówi wówczas słowem Pana. Tu es Petrus. Usłyszał Szymon. Syn Jomu, tobie dam klucze królestwa. Ludzie, którym troskę o dziedzictwo kluczy powierzono, zbierają się tutaj. Pozwalają się ogarnąć Sykstyńskiej polichromii. Wizji, którą Michał Anioł pozostawił. Tak było w sierpniu, a potem w październiku pamiątnego roku dwóch konklawę. I tak będzie znów, gdy zajdzie potrzeba. Po mojej śmierci trzeba, by przemawiała do nich wizja Michała Anioła. Konklawę w
wspólna troska o dziedzictwo kluczy, kluczy królestwa. Oto widzą siebie pomiędzy początkiem i kresem, pomiędzy dniem stworzenia i dniem sądu. Postanowiono człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd. Ostateczna przejrzystość światła, przejrzystość dziejów, przejrzystość sumień. Potrzeba, aby w czasie konklawy Michał Anioł uświadomił ludziom: nie zapominajcie, omnia nuda et aperta, sunt ante oculis eius. Ty, który wszystko przenikasz, wskaż, on wskaże. Rozdział trzeci. Wzgórze w krainie Moria. Ur ziemi chaldejskiej. Był taki czas, kiedy ludzie nie przestawali wędrować. Otoczeni stadami szli tam, gdzie ich wołał urodzaj. Tam, gdzie ziemia jak żyzna matka zdolna była wykarmić zwierzęta. Tam i człowiek rozwijał namioty, zaczynał mieszkać. Dlaczego my dziś szukamy tego miejsca w ziemi chaldejskiej, skąd wyruszył Abram syn Teracha z gromadą podobnych sobie koczowników? Myślę może, dlaczego mam stąd odchodzić? Dlaczego mam opuszczać Ur w ziemi chaldejskiej? Czy tak myślał? Czy odczuwał smutek rozstania? Czy oglądał się wstecz? Nie wiemy. Wiemy tylko, że słyszał głos, który mówił do niego: wyjdź. Abram postanowił iść za głosem. Głos mówił: będziesz ojcem wielu narodów. Potomstwo twoje będzie tak liczne jak piasek na brzegu morskim. Jakżeż spełni się ta obietnica? Myślał Abram. Gdy natura odmówiła mi daru ojcostwa, małżonka, którą umiłowałem od dni mojej młodości, nie dała mi syna. Cierpimy nad tym oboje. Głos jednak mówił: będziesz ojcem wielu narodów. Potomstwo twoje będzie tak liczne jak piasek na brzegu morskim. Tres vidit et unum adorabit. Kto mógł przywołać przyszłość daleką i bliską? Kim jest ten bezimienny, który zechciał objawić się w głosie, który mówił do Abrama, jak mówi człowiek do człowieka? Był inny, niepodobny do wszystkiego. Co mógł pomyśleć o nim człowiek? Mówił, więc oczekiwał odpowiedzi. Raz przyszedł do Abrama w gościnę. Było przy wyszu z trzech, których przyjmował z wielką czcią. Abram zaś wiedział, że to on jeden, rozpoznał głos, rozpoznał obietnicę. Rok później cieszyli się oboje z Sarą narodzinami syna, chociaż byli już w latach podeszłych. Syn, to znaczy ojcostwo i macierzyństwo. Będziesz ojcem, Abramie. Będziesz ojcem wielu ludów. Odtąd już imię twoje będzie Abraham. W tym imieniu będę ci błogosławił. W tym imieniu rozmnożę twoje potomstwo, aż po najdalsze krańce ziemi. Imię znaczyło ten, który uwierzył wbrew nadziei. Skoro ludzie i ludy sami sobie tworzyli bogów, tak Egipt, tak Hellada, tak Rzym, on, Abraham, uwierzył temu, który jest, z kim rozmawiał, kiedy szedł za głosem. Przed kim otwierał drzwi swego namiotu, w gościnę jego zapraszał, z nim obcował. My dzisiaj właśnie do tych miejsc powracamy. Tędy bowiem przyszedł kiedyś Bóg do Abrahama. Do Abrahama, który uwierzył, przyszedł Bóg. Gdy ludy i ludzie sami sobie tworzyli bogów, przyszedł ten, który jest. Wszedł w dzieje człowieka i odsłonił mu tajemnicę zakrytą od założenia świata. Rozmowa ojca z synem w krainie Moria. Tak szli i rozmawiali już trzeci dzień. Oto wzgórze,
na którym mam złożyć Bogu ofiarę. Mówił ojciec. Syn milczał. Nie śmiał pytać. Gdzie jest żertwa? Mamy ogień i lwa i nóż ofiarny, lecz gdzie żertwa? Bóg sam sobie tę żertwę upatrzy. Tak powiedział. Nie śmiał głośno wypowiedzieć tych słów. Żertwę mój synu, żertwą mój synu będziesz ty. Więc milczał. Tym milczeniem znów się zapadał w głuchy ostęp. Słyszał głos, który go prowadził. Teraz głos umilkł. Został sam ze swoim imieniem. Abraham, ten, który uwierzył wbrew nadziei, za chwilę zbuduje stos ofiarny, rozpali ogień, zwiąże ręce Izaka i wówczas co? Zapłonie stos. Widzi siebie, już ojcem martwego syna, który głos mu dał, a teraz mu odbiera. O Abrahamie, który wstępujesz na to wzgórze w krainie Moria, jest taka granica ojcostwa, taki próg, którego ty nie przekroczysz. Inny ojciec przyjmie tu ofiarę swego syna. Nie lękaj się, Abrahamie, idź dalej przed siebie i czyń, co masz czynić. Ty będziesz ojcem wielu narodów. Czyń, co masz czynić do końca. On sam powstrzyma twą rękę, gdy będzie gotowa zadać ów ofiarniczy cios. On sam nie dopuści, aby spełniła twa ręka to, co już spełniło się w sercu. Tak, zawiśnie w powietrzu twa ręka. On sam ją wstrzyma i odtąd wzgórze, w krainie Moria, stanie się oczekiwaniem. Na nim bowiem ma się spełnić tajemnica. Bóg przymierza. O Abrahamie, ten, który wszedł w dzieje człowieka, pragnie tylko przez ciebie odsłonić tę tajemnicę zakrytą od założenia świata. Tajemnicę dawniejszą niż świat. Jeśli dziś wędrujemy do tych miejsc, z których kiedyś wyruszył Abraham, gdzie usłyszał głos, gdzie spełniła się obietnica, to długo by stanąć na progu, by dotrzeć do początku przymierza. Bo Bóg Abrahamowi objawił, czym jest dla ojca ofiara własnego syna? Śmierć ofiarna. O Abrahamie, tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swojego dał, aby każdy, kto w niego uwierzył, miał żywot wieczny. Zatrzymaj się. Ja noszę w sobie twoje imię. To imię jest znakiem przymierza, które zawarło z tobą słowo przedwieczne, zanim stworzony był świat. Zapamiętaj to miejsce. Kiedy stąd odejdziesz, ono będzie oczekiwać na swój dzień. Jan Paweł II. Tryptyk krzyżycki.
Państwa, zapraszamy na to, co papież lubił najbardziej, na kremówki. Thank you.